Piękna Italia, grande fenomeno, proszę państwa. Dziennik Camperozy, noc 11. Minęła, wiało, śniła się. Ludzie już nie wytrzymują. Zaczęliśmy walczyć o pokarm i ciepłą wodę. Czemu ja na przykład nie mogę wylizać na... Możesz. No z dołu, jest super. Niektórzy walczą nawet o czas, na, czas antenowy. Jest walka o czas antenowy, wodę, nawet zimną wodę. Ciepła to już jest kosmos. Śpimy pod Florencją. No ale to jest koszulka. A pokaż mój styl. To jest styl kamperowskich podwórek. Sytuacja wygląda tak, bizia w kieleckiem, wieje. Jesteśmy tu, mamy dwa kampery tutaj. Jeden, drugi, tam jeszcze dwa są. Trzeci, czwarty, ale nikogo nie widać, żadnych ludzi tu nie widziałem. Tu jest jakiś wigor. Centro Sportivo. Pagórki, jesień, chmurki, ale może dzisiaj będzie słońce. Idziemy zwiedzać Florencję. Mamy plan, żeby do 12.30 skończyć, bo o 12.30 i tak zamykają wszystko. Jedziemy dalej. Może Bolonia, a może wymyślimy coś ciekawszego. Elo. Florencja aktualnie jest stolicą Toskanii. Kiedyś była stolicą Włoch. Zamieszkuje tutaj 366 tysięcy osób. Tyle. 2006 roku są te dane, które powiedziałem. O, to dawno. To jeszcze wtedy się nie urodziłaś chyba. Maria del Fiore. Jesteśmy wewnątrz katedry. Było przeszukanie tam. No robi wrażenie, ale ona nie jest taka, tak, nie ma aż takich zdobień. Chyba z zewnątrz robi większe wrażenie niż wewnątrz. Kielka, bo jest naprawdę, no za filar jak jest. Ale ma zdobień. Come together! Tak. Wysiu, pokaż jak go leżasz. Naprawdę w ziemi jesteś? Tak. Siadaj koło Maj. Wow! Misiu już tutaj stoi, bo zobaczyliśmy fajną miejscówkę. Porcheterie. Arrivederci. Pozdrawiam widzów. Pozdrawiam Mateusza, bo Majka kręci filmik. A jemy kanapkę ze świnią. Witam serdecznie. Muszę tak mówić głośno, bo wiem, że będzie potem ciężko to usłyszeć. Jesteśmy w Maranello. Jest to miejscowość, w której nie ma za wiele, ale jest to, co fani motoryzacji lubią najbardziej. Jedziemy tak naprawdę do Muzeum Ferrari. Wow. I zaraz pokażemy Ferrari. Chciałam pozdrowić takie najfajniejsze miasto. Nazywa się Odpoczno. Odpoczno Maranello, ten sam koń.
A jesteśmy pod muzeum samochodowym, muzeum Ferrari. I jest to gratka dla Michasia i Kamila głównie. Potem Eweli, a na końcu mnie. Maranello, ello, ello. Tu w ogóle z ciekawostek. Wszędzie naokoło są takie jakby sklepy z test drive'ami, jazdami próbnymi. Ale byłem tam, widziałem to Ferrari. Gdzie idziesz? Do wypożyczalni. Po co? Zobaczyć ile kosztuje, bo jak będzie taniej niż w Polsce, to bierę to. Ale nie mamy czasu tyle. To myślisz, że 2 godziny będę jeździł? F40 rok 1987. Nie było większego pocisku w tamtym czasie. Byłeś bogaty, miałeś hajs. Chciałeś być najlepiej, musiałeś mieć to. Z rury ogień szaro. I oni nas nie wrywają. Dlaczego? No bo oni mają lepsze sprzęt niż my. Dlaczego strzela ogień? Bo nie ma katalizatora, jest przelot bezpośredni od samego silnika. Jedna prosta rura. Zobaczcie sobie to, żeby to oddalić. Widzicie tą kratkę? Tam jest pusto. A mało tego, te światła wzięli od... Ja nie chcę skłamać, że to kiedyś autobus kurskiego albo czegoś poważnie. Takie były czasy. On ma tyle lat co Michałek, mój mąż. Ogólnie będziemy w jakimś śmiesznym programie. Dlaczego muzeum Ferrari wybraliśmy na wakacje? Jako, bo jest to najlepsza marka na świecie. Produkują najszybsze i najładniejsze auta. I nie być we Włoszech, a nie widzieć Ferrari, to takie nie ma sensu. Ja chciałam pozdrowić mojego brata. Pozdrawiam. We Włoszech były właśnie takie akcje, jak już mówiliśmy wcześniej, czyli na przykład tylne lampy od Ferrari są od autobusu. I tak jak patrzymy ten kierunkowskaz, też najprawdopodobniej jest od jakiejś kurwa wespy z tamtych lat albo czegoś takiego. Jeszcze jedno, co wyróżnia Ferrari i co tak jakby pokazuje jego historię przywiązania do wyścigów, dokładnie do Formuły 1, to praktycznie każde Ferrari ma z tyłu taką lampeczkę, która się świeci na czerwono przy gwałtownym hamowaniu. Takie Ferrari ostatnio kupił sobie Zlatan Ibrahimowicz i nazywa się Monza SP1. Nie ma szyby, co najlepsze. Ale jaja, jak samolot, co? Stary taki. Zobacz, jaki ma fotel wyczesany. To jest takie kosmiczne, co? Ale on ma pewnie taką aerodynamikę, że ci nie ten. Że nie urywa głowy po prostu. Te fotele, ta skórka w ogóle, to jest zepsuta. A co tu jest? Bagażnik? Co to jest? Co tu się mieści? To jest dla drugiego pasażera miejsce. To się ściąga i tam się dzieje serce na drugą osobę. Kolory. Skóry, wykończenia, jakie to wszystko jest ładne. Nie no, no i powiedzcie mi, że Włosi są lenizi, no. W 1938 roku pan Ferrari Enzo pracował dla Alfa Romeo. Był kierownikiem działu produkcji. Ze względów ekonomicznych Alfa Romeo musiała zmienić swoją produkcję na militarną i w związku z tym on odszedł wtedy z Alfa Romeo. I był taki pilot jakiś, który został za swoje zasługi w czasie I wojny światowej odznaczony. I ten pilot narysował na kadłubie swojego samolotu takiego konia właśnie i Enzo z racji tego, że bardzo kochał też lotnictwo, stwierdził, że to będzie logo jego marki. Kamilek się zdecydował na przejażdżkę. Odpalamy tego konia. Ale chodzi. Nic tu nie widać.
5000 euro jest kaucji twojej. Resztę pokrywa firma. Maciek, słuchaj tego. Idź z tyłu i zobacz, co się dzieje. Poland. A, Polonia. No trasie. Okej, okay, na trasie. No to torbus, amulet. Siema. Trochę tu ciasno. Lecimy na miasto. No, lećcie. A myśmy zostali. No, jesteśmy malutcy. Ale dobrze. Jesteśmy w Bolonii, znaleźliśmy sobie jedzonko. Będziemy więc jeść po raz kolejny. Idziemy zjeść gdzieś, gdzie jest tanio. Jest to osteria. Bo jest właśnie taka różnica tutaj. Jest, jest trattoria, osteria i ristorante. No i tak naprawdę ristorante to są takie najbardziej wow. Najdroższe najczęściej. Są kelnerzy pod krawatem, w koszulach, zasłane stoły. Potem są trattorie i osterie, i między nimi już nie ma aż tak dużej różnicy. Często prowadzone właśnie przez całe rodziny. Tak ja się dowiedziałam. Jeżeli ktoś ma jakieś inne informacje, to proszę mnie poprawić, proszę mnie douczyć. No i co? No i mam nadzieję, że zjemy coś takiego typowego dla tego miejsca. A jest to między innymi lasagna alla bolognese. Jest to tagliatelle z ragu. I co jeszcze? Tortellini takie w rosole albodo, coś takiego. No zaraz pokażemy, co tam sobie zjadamy. Tu panowie działają. A my czekamy, jesteśmy czwarci na liście, chyba już teraz jesteś trzeci. Bo oczywiście jest kolejka, bo jak jest dobre miejsce i tanio, to jest kolejka. Tutaj już niektórzy nie mają paliwa. Jesteś wkurzony? Nie. A już wchodzimy. Tam. Nie mamy siły, jesteśmy bardzo głodni. Czekaliśmy pół godziny. Nie, czekaliśmy 7 minut na żarcie. Nie mogę się doczekać, aż zjem. Coś wam pokażemy, ale już ogólnie na oparach lecimy, więc nie liczcie na zbyt duże entuzjazmy. Bo jestem opór głodna. Więc czemu nie jesz? I co, rzeczywiście taki bez smaku? Ale oni chyba też tak nie lecą w zupę, nie? Jak my. Bardzo delikatny. Ale fajnie, to taki trochę jak wiecie, jak z mac and cheese. Cheese. Zapieczony, nie jest al dente makaron. Ale jest dobre, to słodkie. No. Godne jest. Ogólnie wygląda to jak wiecie co. Tania z tobą chyba, tak? Aha, gulia. Dobre? No, gorgonzola. Co pan powie? Ta pana kotka z karmelem to taka sobie, bym powiedział, lekko rozlazła. Rozlazła? Nie jest w włoskach Ferrari. Choć jest słodka. Co powiesz? Najadłam się i w ogóle nie mam już jakby krwi chyba w mózgu. Wszystko pracuje tu. Dzień dobry. Mam tu dwa croissanty. Zwane przez miejscowych... Cornetto. Rodrigo. Okej. Okay. Z czym one są? Nie wiem, z czekoladą. Kupił mi je mój kolega Kamil. Rzekłbym nawet, że przyjaciel.
Po tym wyjeździe to na pewno. Wszyscy cierpimy na chorobę zwaną kamperozą. Dzień kamperowicza, dzień 12. Każdy ma dosyć od tygodnia. Plecy nas napierdala, nie miłosiernie. Każdy marzy o łóżku. Byliśmy na urlopie. Wypoczęliśmy. Niektórzy mówią, że jak jest się na urlopie, to nie można pić. Ale można, tylko z głową. To się nazywa odpowiedzialność. Jesteśmy na stacji kolejowej. Sprawdzałem rozkład 2 dni temu. Pociągi o 8 jeździły co 15 minut. Ale że przyjechaliśmy o 8.30, to pociąg był o 8.37. Spóźniliśmy się 15 sekund. Następny pociąg za pół godziny. Będziemy. Nie wiem, czy zdążymy w sumie, ale jemy to i możemy być dobrze. Będziemy w samolocie. A i mamy tak będziemy ciężką... na lotnisku godzinę przed wylotem. I mamy tak ciężką walizkę, że nie wiem, w sumie chyba. Bo nic z tego nie będzie. Maja ma swój ulubiony smak jogurtu. Banan. Tak, krypsonik kupił. Krypsonik, jełmenik kupił. Jesteśmy na lotnisku, udało się, kamperoza oddana. Nic chyba nam naliczyli, przynajmniej na ten moment. Wszystko przebiegło fajnie, sprawnie i tak dalej. Kurwa, mam taki mózg dzisiaj, że spaliśmy z 2 godziny, myślę. I to oczywiście na tym naszym super materacu kamperozowym. Więc nie było za ciekawie. No ogólnie tak, plecy już nas bolą, podsumowując. Jesteśmy wymęczeni. Tyle, ile zrobiliśmy kilometrów? 3000 ponad. 3200 kilometrów w jakieś 10 dni. Więc no myślę, że jest jakby... Mamy prawo być już zmęczeni. Poziom kamperozy osiągnął ponad 100%, więc na razie kamperozy nam nie będzie brakować, myślę, przez najbliższe kilka lat. Ale no, zobaczymy.